gmina Topolska. Pan wójt to jest taki pan, który rozkazuje, mówi jaka będzie droga, jaki będzie sklep. On na przykład podpisuje różne dokumenty. Gmina to jest taki kraj, w którym są różne prace i można je załatwić. Gmina to jest urząd. Gmina to jest takie specjalne pomieszczenie, gdzie się idzie, by załatwić na przykład wszystkie sprawy. Mi się wydaje, że gmina to jest jakaś ulica, na której są różne domy, ogrody, kwiaty. Że może samorząd to jest takie specjalne pomieszczenie, gdzie trzeba wszystko dobrze układać. To samo co gmina? Gmina Krzyżanowice została powołana do życia na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dniem 1 stycznia 1973 roku. Dokument założycielski przechowywany jest w miejscowym urzędzie gminy. Na każdym kawałku krzyżanowickiej ziemi od ponad 4 dekad rozwija się samorządność, a razem z nią przedsiębiorczość, kultura, turystyka i rekreacja. Samorząd tworzą nie tylko radni, nie tylko urzędnicy, nie tylko wójt, ale wszyscy mieszkańcy właśnie poprzez swoją aktywność, poprzez przejawianie swojej aktywności różnej, czy to kulturalnej, czy gospodarczej. Natomiast samorząd i gmina ma stwarzać takie naturalne warunki do rozwoju właśnie tych zainteresowań, realizacji potrzeb mieszkańców. Zawsze u nas w gminie skarbem były najmłodsze pokolenia, dzieci, młodzież. Dlatego od zawsze dbaliśmy o infrastrukturę oświatową, przedszkola, szkoły, o infrastrukturę kulturalną. Chcemy stwarzać naszym mieszkańcom możliwości do rozwijania siebie, swoich zainteresowań, ale do rozwijania również takiej aktywności gospodarczej. Stąd również inwestujemy w infrastrukturę gospodarczą, w drogi, w ścieżki rowerowe, w infrastrukturę kubaturową. Myślę, że mieszkańcy naszej gminy od wielu lat pokazują, że są aktywni, chcą korzystać z tej infrastruktury. Myślę, że to jest dla nas największym skarbem, że mamy aktywnych mieszkańców, którzy są na zewnątrz również postrzegani jako dobrzy, aktywni i dbający o swoją gminę, o swoją miejscowość, o swoje domy. I to jest największy nasz skarb. Przez minionych 40 lat gmina i jej mieszkańcy przeżyli wiele zim i wiosen, świąt i uroczystości, wydarzeń i zmian. Wszelkie zmiany i wydarzenia zachodzące w życiu gminy od pierwszego dnia jej powołania obserwuje wójt senior Wilhelm Wolnik. W samorządzie działał blisko 30 lat do roku 2002. Po chwilę obecną sprawy gminy nie są mu obojętne. Z dniem 1 maja 1974 roku objąłem funkcję naczelnika gminy w Krzyżanowicach. W pierwszych dniach, można powiedzieć nawet w pierwszych godzinach, powiedziałem, na czym moja praca będzie wyglądać. A więc zrobiłem przegląd tej całej gminy, co należałoby zrobić, między innymi dlatego, że moim hasłem było służyć człowiekowi. Człowiek dla mnie to najistotniejsza sprawa. I podkreślam to, że jestem bardzo rad, że moi następcy, przed tym pan Fulneczek, obecnie pan wójt Utracki, kontynuują tą politykę. Gminę tworzy 10 sołectw zamieszkałych przez prawie 11,5 tysiąca osób. To z myślą o mieszkańcach. Każdego dnia w Urzędzie Gminy podejmowane są istotne decyzje zmierzające do poprawy jakości życia. W odpowiedzi na potrzeby naszych mieszkańców budujemy i remontujemy drogi, sięgacze ulic, inwestujemy w oświetlenie uliczne.
Dogodne położenie gminy na pograniczu polsko-czeskim daje jej mieszkańcom wiele możliwości, co pokazał realizowany w 2013 roku projekt Start Up. Jego założeniem było zorganizowanie dla młodzieży międzynarodowych warsztatów biznesu i przedsiębiorczości na pograniczu. Przyszłość jak najbardziej należy do Krzyżanowic, dla mieszkańców Krzyżanowic absolutnie są perspektywy rozwoju, bo po pierwsze i korzystne położenie, bardzo blisko Raciborza, bardzo blisko Ostrawy, ale też niedaleko do Katowic. W powiecie raciborskim gmina Krzyżanowice zaliczana jest do wyjątkowo sprawnych samorządów. Gmina Krzyżanowice słynie z tego, że jest bardzo dobra rolniczo, gdzie jest rolnictwo na wysokim poziomie. Dla mnie ta gmina wyróżnia się tak szczególnie tym, że tam artyści to rodzą się, można powiedzieć, na kamieniu. Także jest to gmina, którą warto zwiedzać, której warto się bliżej przyjrzeć. Gmina, gdzie są pracowici ludzie, ludzie zdolni i ludzie, wśród których się bardzo dobrze nam przebywa. Ponadprzeciętny rozwój gminy w ostatnich latach oraz realizacja wielu inwestycji były możliwe dzięki pozyskiwaniu i efektywnemu wykorzystywaniu środków Unii Europejskiej i dotacji. Do tej pory zrealizowaliśmy około 120 projektów, które bardzo pięknie i w znaczący sposób zmieniały naszą rzeczywistość. Były także motorem kolejnych działań i sukcesywnych zmian na różnych poziomach funkcjonowania społeczno-gospodarczego naszej gminy. Od infrastruktury, poprzez edukację, kulturę, ochronę środowiska. Jednak sprawne, codzienne funkcjonowanie zapewniają gminie przede wszystkim jej własne finanse. Budżet gminy głównie zasilają środki z subwencji, środki z podatków i opłat naszych mieszkańców i przedsiębiorców, środki z dotacji oraz pozyskane środki krajowe i zagraniczne na realizację przedsięwzięć. Środki wydatkujemy na zaspokajanie potrzeb naszych mieszkańców, głównie oświatę, gospodarkę komunalną, drogownictwo, a także pomoc społeczną i kulturę. Gmina robi wszystko, żeby każdemu mieszkańcowi zapewnić jak najlepsze możliwości rozwoju. W swoich staraniach nie pomija przedsiębiorców. Ta współpraca między gminą jako właścicielem zamku, a moją i ojca, bo my właśnie dzierżawimy zamek od gminy, ta współpraca układa się bardzo dobrze. Ostatnie lata to jest taki okres dosyć intensywnych inwestycji poczynionych tutaj i w zamku, i w obejściu zamku, w parku. Część z tych inwestycji finansowała gmina jako właściciel, część my jako dzierżawcy. Myślę, że dość dobrze się właśnie uzupełniamy, współpracujemy i zamek, i sam park nabiera na powrót należnego mu blasku. Koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, ochotnicze, straże pożarne, koła Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego, koła emerytów, rencistów i inwalidów, Towarzystwo Ludzi Niepełnosprawnych, Zdrowych Inaczej i wreszcie zrzeszeni w kołach pszczelarze, myśliwi i wędkarze sprawiają, że gmina niemal każdego dnia tętni życiem. Działający w organizacjach i stowarzyszeniach mieszkańcy dbają o podtrzymanie starych tradycji, obrzędów i zwyczajów, umożliwiają integrację lokalnej społeczności, a organizowane przy ich udziale wydarzenia społeczno-kulturalne przyciągają także mieszkańców okolicznych gmin i miejscowości. Do najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w gminie należą kiermasze świąteczne, wielkanocne procesje konne, szkubanie pierza, jarmarki na granicy, koncerty poświęcone pamięci Beethovena i Liszta, biesiady śląskie, zloty pojazdów zabytkowych, rajdy rowerowe, nocne zawody pożarnicze, dożynki i spływy kajakowe.
Na dużą uwagę zasługują też występy orkiestry dętej gminy Krzyżanowice oraz chórów, m.in. chóru Świętej Anny, a także zespołów muzycznych i tanecznych, m.in. Twerkauer Eiche. Wydarzenia te każdego roku wabią swoim klimatem nowych pasjonatów tego, co wyjątkowe i niespotykane w innych regionach kraju. Gmina Krzyżanowice przyciąga nie tylko bogatą ofertą kulturalną. Charakterystyczna dla blisko 7000 hektarów terenów, które zajmuje, jest okazała przyroda, na co wskazuje zielone pole herbu gminy, symbolizujące bogactwo łąk, pól i parków. Meandry Odry, pomniki przyrody, niespotykane gdzie indziej okazy zwierząt oraz zabytkowe kościoły, zamki i pałace najlepiej oglądać z siodełka rowerowego, ale też w miejscach, gdzie to możliwe, z perspektywy kajaka. Bogate dziedzictwo miejscowości tworzącej gminę Krzyżanowice oraz wkład, zaangażowanie i gościnność mieszkańców sprawiają, że gmina jest chętnie odwiedzana przez okolicznych mieszkańców oraz turystów. Dobrze rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna, m.in. boiska sportowe, 70 km ścieżek rowerowych, basen czy też przystanie kajakowe motywują mieszkańców oraz turystów do aktywności fizycznej. Utworzenie infrastruktury kajakowej oraz sieci oznakowanych tras rowerowych znacznie ożywiło ruch turystyczny po obu stronach granicy. Atrakcyjną bazę rekreacyjną uzupełniają skatepark i siłownia na świeżym powietrzu oraz kompleksy boisk, które stale są rozbudowywane. Na obiektach, które powstały w ostatnich latach tutaj w naszej gminie, można uprawiać wiele dyscyplin sportowych, zaczynając od siatkówki, koszykówki czy tenisa, czy kończąc tutaj na tym najpopularniejszym granie w piłkę. Dla takich zwykłych mieszkańców, którzy pracują przez od poniedziałku do piątku, istnieje możliwość spotykania się tutaj regularnie 2 razy w tygodniu i uczestnictwa sportowego. Oprócz tego posiadamy tutaj bardzo fajną drużynę. Można to już powiedzieć, że to jest to drużyna gminna, bo tutaj są dzieci dowożone z całej gminy. Gminę, którą można uznać za jednego z liderów polsko-czeskiej współpracy na terenie powiatu raciborskiego, chętnie odwiedzają także mieszkańcy innych gmin partnerskich. Gmina w latach 98-99 zawarła umowy partnerskie z 5 gminami, z 3 gminami czeskimi, które przecież z nami graniczą, z jedną gminą węgierską Radka i z gminą Zyszów. Minęło już 15 lat, a w tym roku 16, a z gminą Zyszów 15 lat. Chcę powiedzieć, że jesteśmy przed Różanym Pałacem, między innymi, gdzie w tym budynku, co mało kto, kiedy byłem w Sejmie, pytali, gdzie Krzyżanowice, to powiedziałem, to w Krzyżanowicach przecież przebywali i tworzyli między innymi tacy wybitni kompozytorzy jak Franciszek Liszt węgierski i Ludwig van Beethoven. I dlatego z tej okazji każdego roku obecnie wójt między innymi kontynuuje tę tradycję, organizuje się koncert dla uczczenia pamięci między innymi tych wybitnych kompozytorów, i z czego ja jemu jestem dzisiaj również bardzo wdzięczny. Współpraca z gminami partnerskimi obejmuje wymiany szkolne, organizowanie wspólnych inicjatyw oraz dzielenie się doświadczeniami. Gmina Krzyżanowice jest doskonałym miejscem na weekendowy wypad, co często potwierdzają goście z zagranicy, ale też coraz chętniej doceniana jest jako miejsce do mieszkania, i to przez osoby w każdym wieku. Przeprowadziłem się tutaj z Rybnika, ponieważ jest zdecydowanie lepiej, jest więcej powietrza, jest więcej dzieci i można się z kim bawić. Ja mieszkam tutaj od 24 lat, mam już prawie dorosłe dzieci. Mieszkam w Binkowicach. Pracuję jako dentysta tutaj, można realizować się zawodowo. Można powiedzieć, znalazłem swoje miejsce tutaj w gminie Krzyżanowice. Ja czuję bezpiecznie. Gmina Krzyżanowice daje przede wszystkim szansę na prowadzenie normalnego, codziennego i szczęśliwego życia. Takiego, które bogate jest w codzienne obowiązki, takie jak konieczność wysłania ważnej przesyłki, pójście do lekarza, załatwienie sprawy w urzędzie czy zrobienie zakupów. Przesłanie, że najważniejszy jest człowiek, jest tutaj stale realizowane. Drodzy mieszkańcy, obchodzimy 40-lecie powstania gminy, 25-lecie samorządności. Jestem przekonany, że zdaliśmy ten egzamin. To dzięki Wam, to dzięki Waszej pracowitości, przywiązaniu do zwyczajów, tradycji naszych ojców, do porządku. Nasza gmina ma silną pozycję i dalej się rozwija. Dalej twórzmy i budujmy naszą przyszłość. Dziękuję Wam wszystkim, wszystkim organizacjom, ale każdemu z Was z osobna za to, że gmina Krzyżanowice jest silną gminą i niech tak pozostanie. Dziękuję Wam bardzo.